Miał być zakład biopaliw i spalarnia śmieci. Minęły lata, a w zasadzie kilkanaście lat i praktycznie nie ma nic. Sprawa spółki Ekoenergia, która miała zająć się tą właśnie inwestycją na obrzeżach Wielunia, powróciła na ostatniej sesji Rady Miejskiej w kontekście poprzedzającego ją posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej, na której omawiano temat w obecności jej obecnego prezesa, profesora Piotra Wrzecioniarza. Sprawa, jak za chwilę się okaże, jest bardzo zawikłana, a chodzi w głównej mierze o ponad 8 hektarów gruntów przy ulicy Fabrycznej, przekazanych na ten cel przez gminę Wieluń. Gmina chce je odzyskać. W jej imieniu czyni to Związek Gmin Ziemi Wielońskiej, który ma 11% udziałów w Ekoenergii. Sprawę na sesji doskonale naświetlił radny Mieczysław Majcher, obecny na wspomnianym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Budżetowej. A wszystko zaczęło się wtedy, kiedy burmistrzem Wielunia był jeszcze Zygmunt Adamski. Był pan Maras, przewodniczący związku, był pan wójt Kącki również. Był również obecny prezes Ekoenergii, pan profesor Wrzecioniarz. Kiedy ja byłem burmistrzem przez 8 lat, wszelkimi dostępnymi mi środkami starałem się odzyskać ten grunt. No niestety lobby wówczas Ekoenergii czy osoby pana Adamskiego to było tak duże, że prokuratura za każdym razem, kiedy składaliśmy wniosek, ponieważ wychodziliśmy z założenia, że cel nie został zrealizowany, w związku z tym należy nam oddać grunty. Lobby było tak mocne, że prokuratura zawsze to postępowanie umarzała. Po mnie to zadanie odzyskania tych gruntów, a wpierw rozwiązania tej spółki i odzyskania gruntów przez Związek Gmin Ziem Wieluńskich, który deklarował i deklaruje do tej pory zwrot później gminie tych 8 hektarów 36 arów, no przejął Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej obecnie z przewodniczącym panem Marasem. Otóż wczoraj był również pan profesor Wrzecioniarz, jak już wspominałem, i to, co usłyszeliśmy, no jest wręcz przerażające. Pikanterii dodaje jeszcze fakt, że wspomniane grunty są obciążone finansowo i to nie mało, bo na 500 000 zł. Pan Wrzecioniarz mówi, że są to obciążenia na tym gruncie rzędu kilkuset tysięcy złotych. Kiedy pan przewodniczący Kaftan zapytał, czy może być to 500 tysięcy, może być to nawet i 500 tysięcy. Czyli po prostu, no jeżeli nie prowadzimy działalności na spółce, to co? To znaczy, że ktoś pod zastaw naszych gruntów, naszego majątku zaciągał kredyty, pożyczki i inne zobowiązania. I inne zobowiązania. Padło pytanie. Panie profesorze, panie prezesie, kto dopuścił się takich nadużyć? Pan profesor powiedział, że no, wielu było w minionym czasie prezesów spółki Ekoenergia. Ale największe zadłużenie spółka poczyniła w okresie, kiedy prezesem był pan Zygmunt Adamski. Informacja o tym, że grunty, które gmina Wieluń przekazała do Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w celu wybudowania zakładu na terenie naszej gminy i kiedy było warunkowane przez ówczesny zarząd miasta, że grunty przekazujemy w celu budowania zakładu, że jeżeli w ciągu 10 lat ten zakład nie powstanie, to grunty wracają do gminy. Ówczesny burmistrz, pan Zygmunt Adamski, takie na zarządzie deklaracje i warunki przedstawiał zarządowi. Jeżeli słyszymy w dniu wczorajszym, że później już jako prezes zarządu Ekoenergii, pan Zygmunt Adamski, dokonuje obciążeń na tej nieruchomości, czyli między innymi podejmuje decyzję, że te grunty, jeżeli zobowiązania i obciążenia nie zostaną wykupione, to te grunty nigdy nie mają szansy wrócić do gminy Wieluń. Chyba że gmina Wieluń podczas licytacji komorniczej wykupi swoje grunty. Jest to bardzo, bardzo przykry obraz. Więcej już nie chcę komentować, bo musiałbym powiedzieć jeszcze kilka bardzo
smutnych i przykrych słów. Kontrowersyjny temat skomentował też burmistrz Wielunia oraz radni. Na jednej z najbliższych sesji sprawa ekoenergii ma powrócić w szerszym wymiarze. Na posiedzenie bowiem zostanie zaproszony Zygmunt Adamski, były prezes spółki. Odzyskanie przez gminę Wieluń wspomnianych gruntów, które mogą przecież zostać wykorzystane pod inną inwestycję, nie jest może nierealne, ale szalenie skomplikowane. Sprawą powinni zająć się skuteczni prawnicy. Publiczne krzyżowanie pana Adamskiego moim zdaniem jest trochę nieuczciwe, bo jeżeli już chcemy takie spotkanie zrobić i punkt w sesji, na co ja się zgadzam oczywiście, żeby taki punkt był, to wówczas powinniśmy umożliwić panu Adamskiemu zabranie głosu, ponieważ w tej chwili ta ocena pochodzi tylko i wyłącznie z ust pana profesora i pana prezesa obecnego Wrześniarza. I no, moim zdaniem mówienie w tym momencie bez znajomości dokumentów i takie publiczne kamienowanie pana Adamskiego jest moim zdaniem nieuprawnione. Poczekajmy. Jeżeli my tu pójdziemy w takie procesy sądowe, niesądowe, to znaczy się, my tu niewiele na tym ugramy, a jeszcze możemy do tego interesu dołożyć, ale sprawą należałoby się jednak zająć. Dziękuję. Dlaczego jak wczoraj Komisja Budżetowa zajęła się tym tematem, nie poprosiliście państwo pana Adamskiego, który mógłby ewentualnie wyjaśnić niektóre sprawy, bo rzeczywiście no, dzisiaj mówimy o fakcie, mówił jeden człowiek, drugiego nie było. Jeden przed drugim może rzeczywiście mówić, co tylko chce i dlatego też uważam, że można sprawdzić, ale wczorajsze spotkanie, to na tym spotkaniu powinien uczestniczyć pan Adamski. Ja uczestniczyłem w posiedzeniu tej komisji wczoraj, ale panie burmistrzu Majcher, była mowa o tym, że mają dostarczyć, spółka ma dostarczyć nam materiały, jakie obciążenia za poszczególnych prezesów były. I tutaj jestem owszem za tym, żeby ta druga strona, którą jest między innymi jednym z prezesów był pan Adamski, była tutaj obecna. Panie Korpal, chyba dwukrotnie za burmistrza Majchera była sprawa stawiana w sądzie odzyskania tych gruntów. Wiem tylko tyle, że pan zawsze było, informacja była taka, że sąd przychylił się, ponieważ spółka pana Wrzeczoniarza, używam słowa Wrzeczoniarza, gwarantowała, że będzie prowadzić inwestycje tutaj na tym terenie innego rodzaju. I sąd się przychylił do tego. I przecież to jest te 15 lat, to jest po prostu niedopuszczalne, żeby teraz nie można było z tego wyjść. Temat ekoenergii zakończył się przyjęciem przez radnych wniosku o umieszczeniu tego tematu w porządku obrad następnej sesji Rady Miejskiej. A znacznie więcej o tej sprawie już w drugiej odsłonie tematu tygodnia. Zapraszamy.